Dzień dobry Państwu. W programie Kultura na Celowniku witam Państwa Teresa Madej. Dziś gościem programu jest Pan Andrzej Buweła, dyrektor Centrum Kultury Filmowej i Stylowej w Zamościu. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. A będziemy mówić o 13. Zamojskim Festiwalu Filmowym, który w tym roku przybrał nazwę Alchemia Kina. Bardzo ciekawą nazwę. Ale zanim pomówimy o programie i o tym, na co mogą liczyć kinomani w dniach od 10 do 16 sierpnia tu właśnie w Zamościu, porozmawiajmy, co można powiedzieć o Centrum Kultury Filmowej i jej działalności tego centrum po 2 latach właśnie urzędowania w nowej siedzibie. No jest bardzo dobrze, to może, a co pod tym kryje się, no przede wszystkim to, że od strony technologicznej poszliśmy już całkiem w XXI wiek, rok 2010, zaczęliśmy prawie 2 lata temu tutaj projekcję kina z jednym projektorem cyfrowym, rok 2011 to jest drugi projektor cyfrowy do dużej sali, a rok 2012 to trzeci projektor, który już niebawem zakupimy do sali najmniejszej, cyfrowy. Zakupiliśmy też zestaw do transmisji satelitarnych. Także jesteśmy już w XXI wieku, a XX wiek, czyli kopie analogowe, już powoli odchodzą do historii. Mhm, czyli rozumiem, że szykuje się 4. sala? 4. sala też. Dostaliśmy dotację na projektor cyfrowy z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, 174 tysiące złotych i 15 tysięcy na salę studyjną. To będzie sala przeznaczona głównie dla DKF-u, ale także na premiery filmów niszowych. Także będziemy tych premier mieli naprawdę od końca września bardzo dużo i będą to też premiery kina niekomercyjnego, artystycznego. A statystycznie, jeśli chodzi o widzów, jak to wygląda sprawa? Znaczy tak, no pełny rok działalności 2011 to ponad 200 tysięcy widzów. Te półrocze w 2012 był ogólnopolski spadek frekwencji o 30%, ale już od miesiąca lipca po wejściu tych hitów wakacyjnych, których wcześniej nie było, odrabiamy straty i myślę, że 170 tysięcy widzów powinno obejrzeć, kupić bilety w 2012 roku. Czyli po prostu jest dobrze. Natomiast tak. Po maratonie teatralnym, eurofolkowych szaleństwach, czas na alchemię kina. A co za tym się kryje? Alchemia Kina to 13. Zamojski Festiwal Filmowy, który w 13. edycji znalazł nową formułę, która tak jak podobnie przy naszym takim sztandarowym festiwalu Sakrofilmie, że ma szansę niezależnie od ilości pieniędzy przeznaczonych na ten festiwal przetrwać i to przetrwać bardzo długo, a także żyć swoim życiem przez cały rok. Bo Alchemia Kina to oprócz festiwalu strona internetowa, którą będziemy rozbudowywać o poszczególne moduły, która będzie ciekawa. Także na razie jest w budowie, ale mogę obiecać, że znajdą się tam bardzo ciekawe rzeczy dla kinomanów. Także i skany ciekawych, unikalnych książek, i artykuły, i wywiady, i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. Także chcemy tak to zrobić, pomyślę, że festiwal ma być jak gdyby taką witryną reklamową czegoś z treścią filmową. To ma służyć poszerzaniu wiedzy o filmie. Czyli nawet po festiwalu będzie po prostu kontynuacja. Tak, a tematem też głównym będzie kino, które opowiada o sobie i za tym programem, o którym za chwileczkę pan dyrektor opowie, no, stoi kilka osób. Tak, tak. Pomysłodawcą jest dr Seweryn Kuśmierczyk, całości projektu i ja, a także tutaj przy tej edycji pomagał nam Wojtek Kałużyński, zapraszał gości, a także dużo z tego repertuaru, który obejrzymy, jest z jego rekomendacji. Natomiast festiwal Mocne Wejście, czyli Jezioro Łabędzie w 3D, a wcześniej mieliśmy możliwość zobaczenia Trawiaty. Trawiata to był spektakl na żywo z Metropolitan Opery. Już mamy program na następny sezon 2012-2013, także będziemy to
kontynuować. Jezioro Łabędzie to jest retransmisja spektaklu trójwymiarowego z Londynu. Dlaczego się znalazł w Alchemii Kina? No, to jest festiwal filmowy, ale Alchemia Kina to kino. Kino jest też miejscem, w którym, jak już wspomnieliśmy w wcześniejszych zdaniach, zaczyna też pełnić inną rolę. Także i poprzez przedstawienia operowe i inne wydarzenia, niektóre kina transmitowały na przykład Euro. Jakoś nie udało nam się zdecydować na ten projekt, ale nie wykluczamy tego, że w przyszłości możemy pokazywać też inne rzeczy, które cieszą się zainteresowaniem ludzi poprzez transmisje satelitarne. Mamy bardzo porządny sprzęt do transmisji satelitarnej i ten rynek się poszerza. I owszem, kino to będzie przede wszystkim miejscem prezentacji filmów, ale nie wykluczamy też treści tak zwanych alternatywnych. Będzie także kino pod gwiazdami, czyli projekcje filmowe na Rynku Wielkim, co już jest tradycją Zamojskiego Festiwalu Filmowego. Tak, zaczęliśmy 13 lat temu od właśnie projekcji plenerowych. Na początku były to projekcje na dziedzińcu Akademii Zamojskiej pierwsze LO. Później udało nam się przenieść na Rynek Wielki i jest to taka bardzo dobra promocja filmu dla ludzi, którzy rzadko zaglądają do kina. Wychodzimy po prostu do nich z mocnymi filmami. W tym roku są to naprawdę bardzo dobrane filmy, jak Zostać Królem, O północy w Paryżu, czy polski film 80 milionów. Myślę, że filmy są zróżnicowane, są poważne, jest komedia i kino Woody Allena, także jest to naprawdę dobrana propozycja dla szerokiej publiczności, mimo że to są filmy, które mają w sobie dużo sztuki w sobie. Filmowy. Tak, i to będzie tak zwane alchemiczne plenery, do tego wstęp wolny. Tak, wstęp wolny. I szykuje nam się nowum, to znaczy przed filmami będą prezentacje fotokastów przygotowanych przez Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne. Tak, to jest taki cykl Fotoalchemia wspólnie z Zamojskim Towarzystwem Fotograficznym. 15 minut przed każdą projekcją na Rynku Wielkim będzie prezentacja fotokastów. Fotokasty są to, podobne są do filmu. A jest narracja, ale zamiast zdjęć ruchomych są zdjęcia statyczne, oczywiście ułożone w sekwencje, że daje to poczucie jak gdyby też filmu. Jest to świetny pomysł dla fotografików, żeby zrobić prawie film. Oczywiście to jest odrębna dziedzina sztuki, którą bardzo wszyscy szanujemy, choć nie jest tak szeroko znana, ale wróżę wielką przyszłość przed tą formą wypowiedzi. Natomiast szeroko znany jest na pewno kinomanom, czy znane filmy Wojtka Smarzowskiego i będzie to retrospektywa filmów obsypanych laurami. No myślę, że to będzie już naszą tradycją, że będziemy zwracać uwagę podczas kolejnych edycji festiwalu na twórczość polskiego reżysera. I tutaj wybór nie był przypadkowy, bo przeglądając nagrody w Gdyni, to każdy film pana Smarzowskiego jak gdyby jest obsypywany nagrodami. Także tutaj wybór był bardzo prosty i te filmy musiały trafić. Będzie także spotkanie z panem Smarzowskim. Tak. I jacy inni jeszcze twórcy, reżyserzy pojawią się? Tak, no dzięki Wojtkowi Kałużyńskiemu zaprosiliśmy pana Rafaela Lewandowskiego, reżysera filmu Kret. To będzie w sobotę. W niedzielę, tak jak wspomniałem, Wojtek Smarzowski, w poniedziałek Piąta Pora Roku Jerzy Domaracki, a we wtorek przyjedzie Bernard Konopka, reżyser filmu Lęk Wysokości, znakomitą rolą Marcina Dorocińskiego. Natomiast miłośników kina czekają także przedpremierowe i premierowe pokazy filmów, czyli hity jesieni. Tak, hity. No, to jest może taka hity kina niekomercyjnego, gdyż tutaj udało nam się zaprosić kilka filmów na pokazy przedpremierowe, także sami jesteśmy ciekawi tego filmu, choć nie są to filmy nieznane. Filmy, które zdobywają nagrody na wielu festiwalach międzynarodowych, także myślę, że tu też nie był wybór przypadkowy. No premiery, te filmy, które wchodzą aktualnie na ekrany. Oprócz tego całego festiwalowego programu mamy obok w repertuarze kina w tym samym czasie
Martina Scorsese, Hugo i jego wynalazek, który jak gdyby film, który opowiada o kinie, jest także film Yuma, polski kryminał, także, który jest już mocno reklamowany w telewizji. Także te też filmy rekomendujemy, ale z przyczyn dystrybucyjnych nie mogły się znaleźć w programie festiwalu, ale będą dostępne przez ten czas festiwalowy na innych salach kinowych w centrum. Dobrze, powiedzmy teraz, jak będą dostępne te filmy, które znalazły się w programie 13. Zamojskiego Festiwalu Filmowego. Tak, to tak jak wspomnieliśmy, rynek wielki, wstęp wolny. Bilety na film kosztują 10 zł. Udało nam się zorganizować karnety na Wojtka Smarzowskiego na 3 filmy. Karnet kosztuje 10 zł, a także karnet na 13 filmów, który kosztuje 60 zł. No są pewne wyłączenia, także odsyłam do kasy czy na naszą stronę internetową, gdyż niektórych filmów nie udało się włączyć ze względów dystrybucyjnych do karnetu. No i oczywiście balet kosztuje 45 zł, jest to uwarunkowane sprawami licencyjnymi. Tutaj nie mamy wpływu na tą cenę biletu, także tym bardziej jest to pokaz specjalny. Tak. No może tak, ale z drugiej strony ma to swoją wartość, bo i dystrybutorzy zagraniczni bardzo tej wartości, przeliczając na euro, trzymają. To jest chyba raptem w tej chwili 10 euro, także no, tak to już jest. To są licencje, które się nabywa za granicą i nie są one tanie i są uwarunkowane ceną minimalną biletu. I przy Metropolitan Opery była to cena 50 zł. Mam nadzieję, że się uda ją utrzymać, a przy tym pokazie będzie 45. To zaprośmy jednak na Zamojski Festiwal. Ja zapraszam, bo mamy swoją publiczność tutaj i zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Choć Centrum Kultury Filmowej odwiedzane jest też licznie, nie tylko przez Zamościa, ale mieszkańców Chełma, Biłgoraja, Tomaszowa, Krasnego Stawu, ale także turystów, którzy odpoczywają na Roztoczu, to obserwujemy i to nas bardzo cieszy. Nawet po frekwencji Madagaskaru, gdzie na otwarciu trzydniowym przyszło do naszego kina 3,5 tysiąca widzów i z różnymi rejestracjami samochodowymi. Także to cieszy. No tak, jak rozumiem, organizatorzy mają nadzieję, że Zamość z tym dobrym kinem staje się przystankiem obowiązkowym na trasie letnich wypraw filmowych alchemików. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Dziś gościem programu Kultura na Celowniku był pan Andrzej Bubeła, dyrektor Centrum Kultury Filmowej Stylowy w Zamościu. Dziękuję. Do widzenia.